była. Była jedność, jedność, jedność. Były różne organizacje, czy związane z obozem narodowym, jak Narodowa Organizacja Wojskowa, później NSZ, Narodowe Siły Zbrojne, czy bataliony chłopskie ze Polska powstrzymała bolszewików. Polski, a później Związek Walki Zbrojnej. Poniedziałek 15 sierpnia będziemy obchodzili, czyli dzisiaj, 96. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej. Z tej okazji święta Wojska Polskiego ulicami stolicy przejdzie defilada z udziałem tysiąca, 1,7 tysiąca, 700 tysięcy żołnierzy polskich i państw sojuszniczych. Będzie też sprzęt wojskowy, tym samoloty i helikoptery, które zostały nastąpiły po zamachu majowym, na przykład zaginięcie generała Zagórskiego, czy bohatera właśnie tej wojny 20 roku, który został otruty czy zamordowany przez kręgi rządzące piłsudczykowskie, sanacyjne, czyli generał Tadeusz Rozwadowski, czy właśnie uwięzienie na przykład i później śmierć po wyjściu więzienia w 1939 roku tak wybitnej postaci jak Wojciech Korfanty, czy skazanie na emigracji premiera rządu Wincentego Witosa. Przykładów można więcej podawać, a więc tej pewnej jedności politycznej pewnej nie było, ale jedność narodu mimo wszystko, mimo tych pewnych podziałów politycznych była absolutna. Natomiast oczywiście nie było jedności niestety wśród obywateli II Rzeczpospolitej, którzy nie byli Polakami, którzy nie deklarowali się narodowości polskiej, jak na przykład mniejszości narodowej, przede wszystkim niestety Ukraińcy, no ale także mniejszość żydowska, która w dużym stopniu wspierała działania bolszewickie. Podobnie niestety jak widziałeś? Żydostwo wspierało działania bolszewickie. Widziałeś? Wielki wstyd przeciwko wojsku polskiemu ze strony. Janek Witek zawsze mówił, że tam, gdzie się masoneria, Żydzi pojawią, to doprowadzą wszystko do ruiny i potem ich nie ma. A jeszcze teraz chcą, wiesz, przez Google ci inwigilować wszystko. Widzisz? Jeszcze ci wytknął jakieś oszustwo, podczas gdy to oni sami są oszustami, a jeszcze nie wiadomo kim, bo to jeżeli przeciwko interesom występują państwa polskiego, to ty jeszcze daj im swój PESEL, bądź taki głupi, aż do samego końca, i na sytuacja militarna, ale w podobnym zakresie jak w 1920 roku. Gościem dr Krzysztof Kawiński. Daj cyganko swój PESEL, daj. Wczoraj i dziś to temat, który podejmujemy. Radio Koncik. Także Radio Koncita, widzicie państwo.